Proszę Państwa, z uwagi na wymienione wcześniej cechy usług, czyli ich niematerialność, konieczność produkcji i konsumpcji w tym samym miejscu i wysokie zaangażowanie ludzi w bezpośredni kontakt z klientem, w literaturze przedmiotu można znaleźć jeszcze trzy dodatkowe elementy marketing mixu, trzy dodatkowe P, a mianowicie people, ludzie, processes, procesy, physical evidence, czyli materialne cechy niematerialnych usług. Co to oznacza? Ludzie są oczywiście najważniejszym składnikiem w procesie świadczenia usług. Dlatego, aby stworzyć przewagę konkurencyjną, organizacja musi mieć wysokie kompetencje w rekrutacji i szkoleniu odpowiednich pracowników. Ponieważ klienci, oceniając jakość świadczeniodawcy usług, patrzą głównie na ludzi reprezentujących organizację. A to dlatego, że ludzie są jednym z nielicznych elementów usług, które klienci właśnie mogą zobaczyć i z którymi wchodzą w interakcję, z którymi współdziałają. Dlatego w trakcie rekrutacji personelu należy zwracać szczególną uwagę na ich umiejętności interpersonalne, odpowiednie predyspozycje oraz oczywiście wiedzę do dostarczania wysokiej jakości usług. Tutaj powiedzmy w produkcji nie ma tak dużego znaczenia, oczywiście nie mają tak dużego znaczenia cechy interpersonalne, oczywiście w budowaniu zespołów i tak dalej, tak, ale no, nie są tak istotne jak w przypadku usług, gdzie ludzie stykają się jakby każdego dnia z nowymi osobami, muszą sobie radzić ze stresem swoim i często tych osób, na przykład pacjentów. Proszę Państwa, w marketingu usług mówi się, że jeżeli chcesz, aby personel dobrze traktował klientów, to ty musisz dobrze traktować personel. W związku z tym w organizacji powinny być rozwinięte odpowiednie systemy motywacyjne, ale takie, które będą się raczej koncentrowały na stwarzaniu przyjaznej pracownikom atmosfery niż tworzeniu atmosfery wyścigu szczurów. Bo w usługach bardzo trudno monitorować zachowanie personelu podczas jego kontaktu z klientem. Oczywiście są metody, na przykład fałszywy klient, wynajmuje się firmy, które chodzą, sprawdzają, podszywają się za klientów, sprawdzają jakość usług, ale jest to dosyć kosztowne. Na pierwszy rzut oka możemy się zdziwić, dlaczego gdy mówimy o marketingu usług, na pierwszy plan wysuwamy z kolei procesy, a gdy omawiamy marketing wyrobów, nie wspominamy o tym, pomimo że przecież znamy z zarządzania wiele narzędzi właśnie do usprawniania procesów. Mówimy o zarządzaniu procesowym, produkcją i tak dalej. Dlaczego w przypadku usług jest to aż tak istotne? Różnica polega na tym, że produkując materialny wyrób, zanim przekażemy go klientowi, możemy go sprawdzić i przetestować, czy posiada wszystkie zaprojektowane funkcje. W przypadku usług sytuacja jest odmienna. Usługa jest produkowana w obecności klienta i najczęściej z jego udziałem. W tym przypadku nie można jej sprawdzić i przetestować, zanim zostanie przekazana klientowi. Często nawet nie można jej powtórzyć, gdy już wiemy, że nie była najwyższej jakości. Nie wyślemy przecież klienta drugi raz na wycieczkę, prawda? Gdy jest on niezadowolony właśnie z tej, z której wrócił. Czy też nie wykonamy podobnej operacji. Jeżeli klient jest niezadowolony, ale powiedzmy, no, ta operacja nie jest wymagana, reoperacja nie jest wymagana. W przypadku usług zdrowotnych sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że interakcja lekarz i pacjent często okryta jest tajemnicą i menedżerowie nie mogą nadzorować tego procesu, nie mogą niejako zajrzeć, zobaczyć, co się dzieje w gabinecie lekarskim, jaka jest tam jakość usługi podawana. Oczywiście mogą tylko obserwować skutki, reakcje pacjentów, monitorować ich satysfakcję. Zatem istotnym jest dokładne zaprojektowanie i zdefiniowanie wszystkich kroków w procesie świadczenia usług, aby jej poziom odpowiadał obietnicy, jaką składa organizacja w materiałach promocyjnych. Siódmą cechą
poszerzonego marketing mixu dla usług jest właśnie physical evidence, czyli materialne świadectwo jakości świadczonych usług. Co to jest? Są to wszystkie wizualne i materialne elementy, które dla klienta stają się dowodem świadczącym o jakości wykonywanych usług. Na przykład logo firmy, wewnętrzne wyposażenie pomieszczeń, ubiór personelu, budynki, też na przykład certyfikaty i tym podobne rzeczy. Na te elementy, szczególnie w pierwszym kontakcie klienta z firmą, odróżniają ją od konkurencji. Fizyczne dowody jakości usług mogą być wykorzystywane do pobierania wyższej ceny za usługi i tworzyć pozytywne doświadczenia. Zapewne, gdy pacjent idzie do stomatologa i widzi czystą, przestrzenną, nowocześnie urządzoną poczekalnię, a na ścianie wiele elegancko oprawionych certyfikatów mówiących o jego szkoleniach, o jego zdobytych umiejętnościach, jego wstępna ocena poziomu jakości usług będzie wyższa niż gdy trafi do poczekalni z przybrudzonymi ścianami, źle oświetlonej, z mocno zużytymi krzesłami. Chociaż przecież nic klient jeszcze nie wie o rzeczywistej jakości usługi. Być może stomatolog po prostu zamiast inwestować w poczekalnię i w oprawianie certyfikatów jest typem pasjonata swojego zawodu, który czas spędza na podnoszeniu wiedzy o swojej pracy i inwestuje w wysokiej jakości wypełnienia do zębów, materiały, a nie właśnie w zewnętrzny wizerunek. Podsumowując, można powiedzieć, że do pewnego stopnia marketing wyrobów jest łatwiejszy od marketingu usług, a wynika to z wymienionych już wcześniej cech usługi. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że usług nie można wystandaryzować w takim samym stopniu jak wyrobów, ponieważ na wytwarzanie usług ma wpływ wiele czynników zewnętrznych. Chociażby, może i przede wszystkim ludzie. Czy każdy z nas ma takie same predyspozycje do wykonywania pracy każdego dnia? Oczywiście nie. Każdy pracownik, przychodząc do pracy, przynosi do niej również cały bagaż swojego życia domowego, swojego życia prywatnego. Jednego dnia może być wesoły, miły i uprzejmy dla klientów, a następnego dnia, z uwagi na przykład na domowe kłopoty, pomimo swoich starań będzie zirytowany i tym samym mniej sympatyczny. Ponadto nie zawsze można zaplanować ilość świadczonych usług. Szczególnie w ochronie zdrowia występują duże wahania w zapotrzebowaniu na świadczenia medyczne. Na przykład jednego dnia na szpitalnym oddziale ratunkowym jest mało pacjentów. Personel może się skupić na tych, którzy tam przebywają, przemyśleć diagnozę i plan leczenia, ale już następnego dnia może być kilka wypadków komunikacyjnych w okolicy, co sprawi, że pacjenci w ciężkim stanie będą czekać w kolejce na interwencję medyczną, którą personel będzie udzielał w pośpiechu. Prócz tego każdy pacjent jest inny. Z jednym personel nawiąże szybko przyjacielskie relacje, a inny będzie się, powiedzmy to, czepiał o każdy drobiazg, gdyż przyszedł w złym nastroju i szuka pretekstu, aby rozładować swoje negatywne emocje. Problem jest o tyle trudny, że jeden nieuprzejmy pacjent może też zirytować personel, co będzie miało wpływ na jakość usług, jaką otrzymają kolejni pacjenci. Dla lepszego zobrazowania marketingu w usługach przeanalizujmy model dostarczania usług. Najpierw mamy ofertę, która zachęca potencjalnych klientów do skorzystania z usług. Zatem klient, przychodząc do miejsca świadczenia usług, ma już określone oczekiwania. Zetknął się z naszymi materiałami promocyjnymi najczęściej. Ponieważ na rynku występuje konkurencja, stąd chcąc nie chcąc, musimy w swojej ofercie obiecać klientom wysoką jakość za rozsądną cenę, bo tak czyni konkurencja, a my jeszcze chcemy się wyróżnić pozytywnie, prawda? Musimy właśnie do naszej firmy, do naszej placówki ściągnąć tego pacjenta czy klienta. Aby się właśnie wyróżnić, musimy zaproponować albo
czegoś więcej albo coś taniej. Dalej, pacjent przechodzi przez nas system udzielania usług. Porównuje, czy fotografie z folderu odpowiadają rzeczywistości. Czy personel rzeczywiście jest miły i pomocny, tak jak było napisane, albo jak powiedział jego znajomy, który akurat trafił na dobry dzień i był bardzo zadowolony. Opowiadał, jak to personel zgadywał każde jego życzenie i starał się je zaspokoić. W tym przypadku pacjent przychodzi do nas już z bardzo, wygórowanymi oczekiwaniami. Ten kontakt klienta z organizacją w miejscu udzielania usług musi doprowadzić do jego satysfakcji. No i oczywiście wszystkie podjęte działania muszą być efektywne kosztowo. Zatem nie ma dużych możliwości, aby na przykład personel firmy był wynagradzany znacznie lepiej niż konkurentów, albo aby można było stworzyć znacznie lepsze warunki udzielania usług. Chyba że firma zdoła wypromować swoje usługi jako bardziej wartościowe i uzyska wyższą cenę na rynku. Piątym i ostatnim elementem strategii marketingowej jest podział i uruchomienie środków. W etapie tym można wyróżnić planowanie i kontrolę budżetu marketingowego oraz kontrolę i pomiar efektów działań marketingowych. Budżet marketingowy to najczęściej sformalizowany dokument przedstawiający wpływ poszczególnych decyzji na wyniki ekonomiczne organizacji. Na przykład koszty i przychody wynikające z prowadzenia kampanii promocyjnych czy rozszerzenia dystrybucji. Budżet to plan przychodów i kosztów w danym okresie czasu, wynikający właśnie z działań marketingowych. Proces budżetowania obejmuje planowanie wszystkich przepływów finansowych. Za pomocą budżetu planuje się związek pomiędzy oczekiwanymi rezultatami oraz dostępnymi środkami czy poniesionymi nakładami, na przykład wielkością sprzedaży, a kosztami kampanii promocyjnej. Dalej, proszę Państwa, stworzenie budżetu pozwala przełożyć pomysły marketingowe na twarde liczby. Pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy plan marketingowy ma racjonalne uzasadnienie w liczbach. W praktyce stosuje się kilka technik ustalania budżetu marketingowego. No bo oczywiście firmy zastanawiają się, ile wydać na marketing, jaka kwota jest właściwa. I tutaj, proszę Państwa, jest kilka technik. Technika rezydualna polega na tym, że wydatki na marketing są ustalane na podstawie możliwości finansowych organizacji, czyli powiedzmy określone mamy przychody, określone koszty produkcji, więc ustalamy jaką część to na przykład możemy przeznaczyć i jakie są wymagania na przykład jeszcze właścicieli odnośnie zysku, czyli ustalamy, jaką część możemy przeznaczyć na działania marketingowe. Dalej, proszę Państwa, możemy zastosować technikę porównawczą, gdzie wydatki marketingowe planuje się na poziomie zbliżonym do wydatków konkurencji i pozwala to z jednej strony na dotrzymywanie kroku konkurencji w działaniach promocyjnych, a z drugiej na utrzymanie kosztów na porównywalnym poziomie. Technikę tę stosuje się najczęściej wtedy, gdy organizacja nie ma własnych twórczych pomysłów na marketing lub też nie ma jakiejś wielkiej wiedzy w tym zakresie. Kolejną techniką planowania budżetu jest technika parametryczna. W tym przypadku wydatki na marketing odnosi się do pewnego parametru, do pewnej liczby, na przykład określa się je jako procent obrotu, jako stosunek do obrotu, czyli procent obrotów. Organizacje planują też poziom wydatków adekwatnie do wielkości i ilości zadań marketingowych, jakie mają do wykonania. Te z kolei są skorelowane z wielkością celów, jakie organizacja chce osiągnąć w danym czasie. Jest to tak zwana technika pragmatyczna. W tym przypadku wymagana jest duża wiedza marketingowa pracowników organizacji, gdyż zarówno większe, jak i mniejsze nakłady na marketing niż konkurencja
czy też w porównaniu do ubiegłych okresów generują określone ryzyka. Gdy organizacja zainwestuje w marketing zbyt mało, może pogorszyć swoją pozycję rynkową, natomiast gdy przeinwestuje, może mieć problemy z nadmiernymi kosztami i ponieść straty. Po określeniu budżetu marketingowego dobrą praktyką jest rozdysponowanie go na poszczególne segmenty rynku docelowego oraz na poszczególne instrumenty marketingowe, czyli na dystrybucję, promocję, doskonalenie produktu i ewentualnie kształtowanie polityki cenowej. W przypadku usług do budżetu marketingowego można również zaliczyć doskonalenie procesów związanych z kontaktami z klientami, szkolenia personelu i kształtowanie materialnego wizerunku usługi, czyli tego otoczenia, tych warunków udzielania usług. Budżet marketingowy można też rozdzielić na poszczególne produkty i ich różne wersje. Kolejnym, w zasadzie już takim podsumowującym, istotnym elementem strategii marketingowej jest kontrola realizacji budżetu marketingowego, gdyż ważne jest nie tylko odpowiednie stworzenie budżetu marketingowego, ale przede wszystkim kontrola, czyli bieżące monitorowanie jego wykonania. Bieżące monitorowanie pozwala na podjęcie natychmiastowych działań, gdy tylko pojawią się nieoczekiwane odchylenia, bez czekania na rezultaty do końca roku budżetowego. Zastanówmy się teraz w oparciu o jakie parametry można monitorować realizację założeń planu marketingowego. Bez wątpienia może to być wielkość sprzedaży. Na podstawie tego parametru można stwierdzić, jaki procent wykonania sprzedaży ilościowo lub wartościowo w stosunku do poniesionych wydatków na marketing jest właściwy. Parametry, które będą służyły za podstawę kontroli, oczywiście są wybierane w oparciu o cele, jakie miały osiągnąć działania marketingowe. Kolejnym parametrem może być udział w rynku, który wskaże, jaki jest stosunek obecnego do zaplanowanego udziału produktów firmy w rynku. Przydatnym parametrem może być też rentowność, która mówi, na ile dotychczasowe działania były dla firmy opłacalne. Należy pamiętać, że proces formułowania i realizacji strategii marketingowej musi być prowadzony ciągle, nieustannie, biorąc pod uwagę wszystkie zmiany w otoczeniu, jak i zmiany potencjału samej organizacji. Pomimo, że marketing został stworzony głównie dla firm komercyjnych, aby zwiększyć sprzedaż ich produktów i w konsekwencji zyski, to jednak z całą stanowczością można stwierdzić, że powinien on również zajmować poczesne miejsce w organizacjach ochrony zdrowia. I to również w tych publicznych nienastawionych na zysk. Kształtowanie oferty zgodnej z oczekiwaniami odbiorców powinno być również priorytetem w sektorze usług zdrowotnych. Marketing jest więc sposobem poszukiwania informacji o tym, czego pacjent oczekuje i jaki jest stopień jego zadowolenia z otrzymanej usługi. Takie pojmowanie marketingu doprowadziło do powstania koncepcji opieki skoncentrowanej na pacjencie, w literaturze anglojęzycznej określanej jako patient-centered care. Jedna z definicji opieki skoncentrowanej na pacjencie mówi, że placówki medyczne powinny zapewnić pacjentowi świadczenia zdrowotne z poszanowaniem jego indywidualnych preferencji, potrzeb i wyznawanych wartości. Placówki medyczne powinny zapewnić także warunki, w których wszystkie decyzje kliniczne będą oparte o wartości pacjenta, a nie personelu, o wartości pacjenta. Istotnym polem zastosowania marketingu jest też doskonalenie jakości, gdyż organizacja medyczna nie jest w stanie sama w pełni zdefiniować cech określających jakość jej usług, dopóki nie odkryje oczekiwań i preferencji pacjentów, bo jakość nie jest pojęciem bezwzględnym. Musi być rozpatrywana w oparciu o potrzeby i preferencje określonego segmentu pacjentów. A te informacje można uzyskać
korzystając z marketingowych narzędzi badania rynku. Do najpopularniejszych metod badania potrzeb klientów, pacjentów należą badania ankietowe, wywiady, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Gdy zostaną już opracowane usługi zdrowotne dostosowane do poszczególnych segmentów pacjentów, marketingowe narzędzia mogą posłużyć do sprawnego przekazywania informacji o jakości tych usług i skłonić potencjalnych pacjentów do korzystania właśnie z tej placówki. W tym wypadku nie wystarczy chwalić się swoimi usługami, ale przez właściwe stosowanie narzędzi marketingowych należy zarządzać oczekiwaniami pacjenta, aby nie kreować nadmiernych oczekiwań, gdyż sugerowanie potencjalnym pacjentom jakości wyższej niż w rzeczywistości jest oferowana może doprowadzić do braku satysfakcji z usługi, którą pacjent mógł uzyskać. Mógł być usatysfakcjonowany tą usługą, gdyby nie otrzymał wcześniej informacji przewyższających jej rzeczywistą wartość czy jakość. Dlatego, proszę Państwa, w marketingu należy pamiętać, aby nie ulegać pokusie nadmiernego chwalenia się i nie obiecywać więcej, niż można dać. Dziękuję Państwu za uwagę.